niski próg wejścia w biznes. Jeśli w tej umowie jest taki zapis, właśnie robię to po to, żeby tego klienta z tym problemem nie zostawiać. Ja nazywam się Tomek Grabarczyk, przyjechałem do Was z Poznania. Mam firmę wykończeniową, która się prężnie rozwija i cały czas działamy w tematach mikrocementu. Schody prawo przygotowane i będziemy chcieli nakładać ten mikrocement bardzo cienko, to on na każdej górce, on się będzie nam wypalał w tym miejscu i nie będziemy mieli kontroli, w którym miejscu będzie przepalenie. Dlaczego te płyty warto stosować i dlaczego one ułatwiają pracę? Od tej pory, jak wprowadziłem plejenie tych płyt, to większość problemów w ogóle zniknęła. Dojeżdżam tak, to co chwilę uderzam kostką tutaj. I później jest ślad. Dlatego używam takiej pacy i mam rękę zdecydowanie dalej dłoń, tak? Staram się to nakładać jak najcieniej. Po prostu tak, żeby to były dwie cienkie warstwy. Cześć, z tej strony Tomek z firmy Twoja Ściana. Dziś mieliśmy okazję po raz kolejny spotkać się w siedzibie firmy Festfloor na tematycznym szkoleniu odnośnie przygotowania schodów z mikrocementu. Dowiesz się tam, jakie są etapy prac, jakich używać materiałów, jakich narzędzi, jakie są nietypowe sytuacje, co ustalić z klientem. Będą również ćwiczenia praktyczne. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przygotować dobre schody pod aplikację mikrocementu, zapraszam Cię na nasze cykliczne szkolenia. Link w opisie poniżej. Dowiesz się również, jaki jest z tego hajs.